Esperanto, język wymyślony przez Zamenhofa, miał w założeniu być językiem ogólnoświatowym, międzynarodowym, takim, którym posługują się właściwie wszyscy w każdym zakątku świata. To się nie udało, ale to nie znaczy, że nikt w tym języku nie mówi, bo jak się okazuje, sporo jest takich osób, które uczą się Esperanto nawet samodzielnie, nawet po prostu w domu, niekoniecznie nawet zrzeszając się w różnych stowarzyszeniach, którą łączą użytkowników Esperanto. Tutaj w Bibliotece Gdańskiej spotkanie związane z tym językiem, na którym można poznać trochę historii tego języka, ale też tego, jak się nauczyć, jak uczą się ci, którzy posługują się Esperanto, kiedy, gdzie i w jaki sposób tego języka używają. Trochę tych ludzi posługujących się nim jest, a podobno każdy może się nauczyć w dowolnej chwili. Wcale nie jest to trudne. Z tym językiem Esperanto. Po co i dlaczego on w ogóle powstał? Komu on miał służyć? Służyć miał oczywiście wszystkim. Powstał, bo była taka wielka potrzeba stworzenia języka międzynarodowego. Te 130 kilka lat temu. Zresztą taka potrzeba myślę, że jest cały czas. I ten taki język powstał. To był drugi z języków, który powstał. Bo wcześniej był Volapik, który niestety nie był zbyt doskonały i się nie przyjął. Ale po Esperancie powstało takich języków, myślę, że około 200. Ale okazało się, że tylko Esperanto przetrwało próbę czasu. I ono zostało na polu jako język najbardziej powszechnie używany, właśnie jako taki język sztuczny. I do tej pory ono funkcjonuje i działa. A jak to jest? Bo właściwie dzisiaj się mówi trochę, że cały świat mówi po angielsku. Nie łatwiej było wziąć jakiś język, który istnieje, funkcjonuje i po prostu uczynić z niego język międzynarodowy, niż tworzyć specjalny język? No niekoniecznie to byłoby tak łatwiej. Główną zaletą Esperanta jest po pierwsze jego neutralność. On nie należy do nikogo i nikt nie ma praw do niego. Należy poniekąd do wszystkich. Ma bardzo prostą i logiczną gramatykę. To też ułatwia znakomicie naukę. Używa bazy języków indoeuropejskich. Ma bardzo dużo słów tak zwanych międzynarodowych, zrozumiałych w wielu językach. No i przez to właśnie, przez łatwość opanowania, bo porównywano czas osiągnięcia pewnego poziomu w języku, więc na angielski potrzebowano zawsze 5 razy tyle czasu. Więc Esperanto jest jednak dużo łatwiejsze do przyswojenia. I przez to, że jest językiem właśnie takim łatwym, logicznym, no myślę, że jest bardzo dobrym kandydatem na język międzynarodowy. A jak to jest z używaniem tego języka? To znaczy, kto się nim posługuje, jak wiele osób? Czy rzeczywiście można powiedzieć, że służy i służy tak, jak było w założeniach? No, założenia Zamenhofa były oczywiście większe. On marzył o większej popularności tego języka. No niestety przede wszystkim wojny niszczyły dorobek Esperanta i niszczyły esperantystów. I jak Zamenhof jeszcze żył, wybuchła pierwsza wojna światowa, ona go strasznie dobiła. No i niestety ruch esperancki cierpiał zawsze przez wojny, ale esperantyści są w zasadzie praktycznie można powiedzieć w każdym kraju i można ich spotkać. Nie są to oczywiście wielkie środowiska, ale zorganizował się ruch esperancki w różne organizacje
jest Światowa Organizacja Esperancka, Universala Esperanto Asocio. I my, jako Polski Związek Esperantystów, jesteśmy stowarzyszeni z tą światową organizacją. I działamy jak potrafimy. No wiadomo, jest to praca głównie społeczna i staramy się jednak te kontakty ze światem utrzymywać, organizować różne spotkania, wymieniać się i tak dalej. Ruch esperancki ciągle funkcjonuje. No może giniemy w tej masie wydarzeń internetowych i światowych, bo trudno się przebić oczywiście, ale działamy, żyjemy. To jak to jest z nauką języka esperanto i z tym stowarzyszeniem się? Bo co, najpierw trzeba się nauczyć, czy można bez nauczenia przystąpić, a uczyć się w trakcie? Oczywiście, że można w dowolny sposób przystąpić. Pierwszą zasadą wszystkich spotkań esperanckich, od tych małych, takich kameralnych do wielkich kongresów światowych, jest to, że każdy może na niego przyjechać. Na takie spotkanie i no wiadomo, że jak nie zna języka, to mniej trochę skorzysta z tych atrakcji, ale uczymy się najczęściej, często sami się esperantyści uczą, bo czasami odnajdujemy esperantystów gdzieś w jakimś zakątku świata i oni sami dotarli do podręczników i sami się nauczyli. Esperanto jest dość właśnie łatwe do samodzielnej nauki. Dla Polaków szczególnie, bo mamy taki sam akcent i starczy kilka takich na początek korekt, zwrócenie uwagi na kilka rzeczy, żeby nie narobić sobie dziwnych przyzwyczajeń związanych z językiem polskim. No tam nie zmiękczać, gdzie nie trzeba i tak dalej. I w zasadzie esperanto można nauczyć się samodzielnie. A są jakieś kursy? Jakby ktoś, nie wiem, nie czuł się na siłach, żeby samodzielnie do tego przystąpić, to nie wiem, czy możesz tak jak każdego innego języka nauczyć na jakimś kursie? Może. Są kursy, w tej chwili no, bardzo dużo kursów jest w internecie. Jest naprawdę coraz więcej. Są aplikacje na telefon do nauki esperanta. Są oczywiście też spotkania, na przykład jest taka letnia szkoła esperanta na Słowacji, która od wielu lat już się odbywa i ona organizuje w ciągu wakacji spotkanie takie około dwutygodniowe i tam można od zera do zaawansowanych, bo są różne kursy na różnym poziomie. No i często organizują kluby, organizacje same kursy, które pomagają uczyć. I tak to wygląda najczęściej. A na spotkaniach co? Jak się wchodzi na spotkanie, to już wszyscy mówią w tym języku. Jak ktoś nie umie, to musisz szybko podszkolić, żeby zrozumiał, o co chodzi? Znaczy, wie pani, na naszych spotkaniach łódzkich, wiadomo, są sami Polacy, ale staramy się robić przynajmniej w 80% w języku, żeby nie było tak, że zapominamy, bo tak jest wygodniej. Nie ma tak, jeżeli sobie robimy jakąś prelekcję, to prelegent mówi w esperanto i staramy się jak najwięcej tego esperanta używać. No i przede wszystkim jeździmy na spotkania międzynarodowe i tam już no, trzeba mówić, nie ma przebacz. No tak, bo wtedy we wszystkich językach świata się raczej wszyscy nie porozumieją. A jak to jest niezależnie z wykorzystaniem tego języka, już nie w tych stowarzyszeniach i między, bo zastanawiam się, na ile osoba, która nauczy się mówić w esperanto, jest w stanie wykorzystywać ten język wyjeżdżając za granicę. Czy nie można mówić, że jest to tak rozpowszechniony język, żeby sobie swobodnie go używać? No tak, nie można. Rzeczywiście, no nie ma na lotnisku ludzi znających esperanto. No. Kiedyś był wyjątek w Londynie. Była pani, którą osobiście znam, która przez wiele lat pracowała na Heathrow i również pomagała w tym języku, ale to był wyjątek. Przede wszystkim znajomość esperanta daje większe zrozumienie innych języków. Ja na przykład czytając tekst francuski, nie znam francuskiego, ale znając esperanto, ja dużo więcej rozumiem z tego tekstu. Czasami jest to łatwiejsze w piśmie, czasami w tekście czytanym. I wie pani, to uczy. Mamy nieznane słowo. I esperanto uczy odruchowego szukania skojarzeń. Z czym to słowo skojarzyć? Czasami jest to bardzo proste, czasami no mniej, ale to wyrabia się taki nawyk i wtedy więcej rozumie się
tekstu obcego, bo mamy w głowie już jakieś takie skojarzenia i wiemy, że ponieważ esperanto korzysta z tych słów międzynarodowych, więc mamy taką ułatwioną ścieżkę do chociażby częściowego zrozumienia zupełnie nam dawniej zupełnie niezrozumiałego tekstu. I to widzę, że w językach przede wszystkim posługujących się alfabetem łacińskim, no to jest dużo, dużo łatwiejsze. Czyli co, uczyć się tego języka, niezależnie od tego, jak tam się uczymy innych języków, bo nam się przydają w życiu, w pracy czy w podróżach, to esperanto jest takim dobrym pierwszym krokiem, żeby potem już było z innymi językami łatwiej. Dokładnie, bo esperanto ma taką własność, też cechę propedeutyczną. Wyrobione takie próby, uczono dzieci najpierw przez rok esperanta, a potem innych języków. I te klasy, które przeszły przez pierwszy etap tego roku przez esperanto, dużo łatwiej dawały sobie radę z innymi językami później i szybko przeganiały nawet tych, którzy nie przeszli przez ten etap, bo tam jest, w esperancie jest taka pewna bazowa wiedza w ogóle o strukturze języka i to się przydaje po prostu przy nauce innych. Także jak A jak znamy inne języki, to esperanto tym łatwiej nam przychodzi. To w obie strony działa. Na temat języka esperanto, który wbrew powszechnym opiniom, że dawno umarł i go nie ma, to jednak żyje, jednak jest. I może w pierwszej prezentacji, mam dwie prezentacje, jedną taką o języku, drugą bardziej o tym, jak tego esperanto używamy na co dzień, jak z niego korzystamy. Więc ta językowa... Więc kilka słów o twórcy esperanto, Ludwik Zamenhof. W wielu miastach mamy ulicę Zamenhofa, większość osób w ogóle nie wie, kto to był. Właśnie to był lekarz okulista, oftalmolog, który wpadł na taki pomysł, żeby stworzyć język międzynarodowy. Już jako gimnazjalista przez szereg lat pracował nad tym swoim pomysłem, no i w sumie udało mu się, zrealizował swoje marzenie, taki język stworzył. Znał osobiście 12 języków, no w różnym stopniu. Jego językiem domowym to był język rosyjski. Rodził się w Białymstoku, to było miasto bardzo specyficzne i wielojęzyczne. I tam był taki tygiel narodów, bo to było miasto też na pograniczu. Tam było wielu ludzi różnych języków, różnych kultur. I jak gdyby to w pewnym sensie wpłynęło na to, że Zamenhof oglądał te problemy komunikacji językowej i stwierdził, że no głównym problemem porozumienia się między ludźmi jest właśnie język i trzeba coś z tym zrobić. I postanowił taki język łatwy, sztuczny, łatwy, przyjemny, łatwy do opanowania stworzyć. I tam narodziła się idea esperanta, co prawda esperanto zostało już dokończone w Warszawie. Zamenhof z rodzicami przenosi się do Warszawy, ojciec jego dostał dobrą pracę, ojciec był w ogóle nauczycielem języków i dostał pracę też urzędnika i przenieśli się do Warszawy i tam ten język został doszlifowany. Zamenhof kilka wersji tego esperanta stworzył, ale tam ostateczną ogłosił w formie takiej broszury. Tak wyglądała broszura pierwsza. Tu mamy reprint tej broszurki. W zasadzie tu jest dużo wstępu, dużo treści, ale podręcznik zajmuje nawet nie połowę tej broszurki. Są też takie kupony. Bo Zamenhof wymyślił, że rozsyłając ten podręcznik do ludzi w wielu krajach zmobilizuje ludzi, żeby odsyłali mu takie kupony zobowiązujące, że się
nauczą. No niestety ta idea nie podziałała do końca, ale on tu stworzył 16 podstawowych zasad tego języka. To jest dosłownie kilka stron. I pierwszy słowniczek, który miał około bodajże 700 słów. I to był taki początek. Zamenhof wysyłał tą książkę pocztą do znanych osób, do dziennikarzy, do pisarzy, do redakcji różnych i dzięki temu no, chciał otrzymać opinię od ludzi, co oni sądzą o tym języku. Ponieważ przed nim, kilka lat wcześniej, pastor niemiecki stworzył język, który nazywano Volapük. Więc ludzie już byli oswojeni, że istnieje jakiś język międzynarodowy. No ale okazało się, że ten język był za trudny i pomysł ten był no, skazany niestety na porażkę. I Volapük się zupełnie nie przyjął. I jak gdyby zastąpiło ten język. Volapük został zastąpiony Esperantem, które zaczęło zbierać coraz więcej zwolenników, bo ludzie zaczęli się gromadzić w różnych miejscach i już pojedynczo, potem w grupach uczyć się tego języka. Była taka potrzeba i doprowadziło to w 1905 roku doprowadziło to do zwołania pierwszego kongresu światowego w takiej małej miejscowości nad kanałem La Manche, Boulogne-sur-Mer. I przyjechało na ten kongres 688 esperantystów z 20 krajów. No i ta tradycja kongresów została podjęta. Co roku, oczywiście z wyjątkiem wojen, te kongresy się odbywają po dzień dzisiejszy. Doszliśmy chyba do 107 w tej chwili. I tutaj ja byłem na kongresie z okazji stulecia, to było w Lille we Francji, niedaleko w sumie Boulogne-sur-Mer. Na kongresie było około 2700 uczestników i z reguły na kongresach są przedstawiciele od 40 do 60 krajów. To tak przeciętnie wygląda. I tutaj mamy takie zalety. Główne zalety Esperanto. Neutralność. Język nie należy do żadnej nacji. Jest politycznie neutralny. Nikt nie ma do niego praw. Każdy ma jakby te same szanse. Musi uczyć się od zera, od początku. No wiadomo, Europejczykom będzie trochę łatwiej niż Azjatom, ale Azjaci, znam wielu Chińczyków, którzy twierdzą, że to nauka Esperanta to jest zabawa w porównaniu z innymi językami narodowymi, tutaj europejskimi, więc oni chociaż i tak mają problemy z nauką języka obcego, ale jednak też twierdzą wszyscy zgodnie, że Esperanto dużo łatwiej, dużo szybciej opanowali niż języki inne narodowe. Łatwa, logiczna, regularna gramatyka. To jest naprawdę świetna sprawa, bo nie ma żadnych wyjątków. Zasady są stałe i to znakomicie ułatwia naukę, bo no, wiemy, że nie ma dziwnych zestawień. Nie ma przede wszystkim trudnych do wymówienia dźwięków. Dla nas, szczególnie dla Polaków, to jest ten sam akcent. To jest kolejne ułatwienie. Akcent jest taki sam jak, praktycznie jak w języku polskim. I kolejną zaletą, myślę, że jedną z większych jest słownictwo oparte na językach europejskich. No tu kolega tak wpisał, bo to wspólnie tą prezentację przygotowywaliśmy. Jakie to są słowa? Proszę bardzo, tu mamy 20 ponad słów. Czy ktoś jakiegoś słowa nie rozumie? Chyba nie. Są wszystkie praktycznie zrozumiałe. Są to esperanckie słowa, kończą się na o, są to tutaj, a nie wszystkie, bo tu nie wszystkie są rzeczowniki, jest kilka przymiotników też. I proszę bardzo, takich słów jest podobno ponad 4000. Ja sam tego nie liczyłem, no, opieram się na tym, co inni badacze języka
sprawdzili. Jest tylko z tej odległości pewnie trudno będzie czytać, ale naprawdę jest masa takich słów. Asilo, azyl. Skojarzenia są dość proste. Helikoptero, jazzo, to jest jazz. Gramatiko, glukozo, geometrio, genetico, industrio, infecto, instituto, katoliko, keczupo, kimono, controllo, continento, contacto, conto, consumi, lotterio, lucerno, magazino, narkozo, negativa, nervosa, masa słów. I to my jako użytkownicy języków tutaj indoeuropejskich mamy już sporą część słownictwa w zasadzie opanowaną, bo kojarzymy te słowa, rozumiemy.